Witam Państwa serdecznie. Od razu z miejsca mówię, co będziemy sobie robić, o czym będziemy gadać. Proszę Państwa, ostatnie dwa filmy tam psioczyłem trochę właśnie na tą polską tradycyjną religijność. Właśnie psioczyłem słowami przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego i to nie takich sobie pierwszych, lepszych, bo nawet powoływałem się na arcybiskupa warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, więc mamy prawo mu wierzyć, skoro tak, a nie inaczej przedstawia obraz religijności polskich elit emigracyjnych po powstaniu listopadowym. To on nie widział, bo on tam był. On nie widział, on widział ten stan tej polskiej emigracji, to polskie piekiełko. On to obserwował. On się przyjaźnił z Juliuszem Słowackim. To był świadek naoczny. To nie to, że ktoś sobie coś dzisiaj w książkach przeczyta i będzie się na to powoływał, co przeczytał. Nie. To ja radzę przeczytać pamiętniki świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Jak on to widział. Bo on to rzeczywiście widział. Proszę Państwa, trwała wojna o polską duszę. Trwała walka o polską duszę. Z jednej strony właśnie 1840 rok utworzone Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców w Rzymie. Tworzyli je również ludzie, którzy tkwili w tym wszystkim po uszy. Taki ksiądz Semenenko, taki ksiądz Kajsiewicz. No to przecież to byli ludzie, którzy z długów zostali wyciągnięci przez Bogdana Jańskiego, nawróceni, posłani do seminarium duchownego, a w końcu do Rzymu na dalsze studia. I oni założyli to Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców po to właśnie, by zająć się ewangelizacją polskiego, jak to wtedy nazywano, wychodźstwa, czyli tej emigracji po listopadowej. Bo na księżach, proszę poczytać sobie pamiętniki Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, suchej nitki nie zostawiali ci ludzie. Księża zajmowali się wszystkim, tylko nie tym, czym się mieli zajmować. I to Zygmunt Szczęsny Feliński pisze, o tym mówił ksiądz Kajsiewicz. Księża byli rozpolitykowani, należeli do różnych stronnictw i zajmowali się wszystkim, ale nie duszpasterstwem. Duszpasterstwo leżało i kwiczało, że tak się wyrazimy. Z jednej strony mamy, proszę Państwa, 1840 rok, do Rzymu przybywa Jański, gdzie zakłada Stowarzyszenie Księży Zmartwychwstańców, to Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców i umiera w Rzymie. Umiera w Rzymie. Nie dożył chyba 40. Zatyrał się człowiek na śmierć. To u niego, w wynajętym przez jego domku, spotykała się polska emigracja, ta, która myślała poważnie o odnowie religijnej. Jeszcze wtedy Adam Mickiewicz. Proszę Państwa, tak, ich była garstka, z nich się reszta emigrantów śmiała, że to bigoci są, bo do kościoła chodzą, do spowiedzi, do komunii. Później pojawia się w Paryżu człowiek z Litwy i w katedrze Notre Dame ogłasza tak zwaną sprawę Bożą. Nazywa się Andrzej Towiański, asesor sądowy. I rozpoczyna się bardzo ciekawy etap dziejów polskiego wychodźstwa polistopadowego. Powstaje koło sprawy Bożej, sekta założona przez Andrzeja Towiańskiego. Tam różne wydarzenia miały miejsce, między innymi uzdrowienie żony Mickiewicza, która przebywała w zakładzie dla obłąkanych. Rzekomo Towiański ją uzdrowił. Mickiewicz uwierzył w posłannictwo Towiańskiego i został bardzo gorliwym sekciarzem. Proszę Państwa, poczytajmy sobie pamiętniki Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, poczytajmy sobie
To, co ówcześni księża pisali o Towiańskim, z jaką wrogością, której nie znajdziemy u ówczesnego Felińskiego, to jest bardzo ciekawe. On wręcz odwrotnie, wręcz chwalił Towiańskiego za to, że podnosił moralnie to polskie wychodźstwo. Feliński bardzo lubił twórczość Zygmunta Krasińskiego, który się zresztą z tą swoją twórczością musiał kryć i tylko nieliczni wiedzieli, że on jest autorem takich czy innych pism. Bo on nie był emigrantem, on legalnie podróżował, miał paszport rosyjski, więc musiał się mocno pilnować, z kim się spotyka i co pisze, dlatego wiele swoich utworów takich, które by nie przeszły w cesarstwie rosyjskim, mogłyby mu narobić kłopotów, to on te utwory pisał pod różnymi pseudonimami. Pisał na przykład jako Konstanty Gaszyński, jego przyjaciel dozgonny. Pisał jako wymyślona przez siebie postać Ligenza. Taki utwór Trzy myśli. Że rzekomo szlachcic nazwiskiem Mielikowski, podróżując z żoną po Sycylii, gdzieś tam napotkał w jakiejś gospodzie na jakieś pamiętniki szlachcica polskiego nazwiskiem Ligenza, który tam umarł i tak dalej, i że on niby jako Mielikowski to publikuje. No zarówno Mielikowski, herbu go zdawa, jak i ten Ligenza, to postacie wymyślone przez samego Zygmunta Krasińskiego dla zmylenia tropu carskiej cenzury. No i proszę Państwa, Krasiński miał też bardzo ciekawe poglądy religijne, z którymi oczywiście, no później już jako duchowny, jako biskup Zygmunt Szczęsny Feliński zgodzić się nie mógł, ale pisał, że gdyby usunąć tylko z pism Krasińskiego pewne wątki, to cała reszta bardzo by się przydała Polakom. Podobnie zresztą wyrażał się o Towiańskim, że Towiański, mąż nieuczony, nie zna teologii, on nie uczy, w co ludzie mają wierzyć, ale jak mają żyć, i gdyby tylko Polska przejęła się bardziej nauką Towiańskiego, to by jej na korzyść wyszło. I to twierdzi Zygmunt Szczęsny Feliński, dzisiaj święty. A gdybyśmy poczytali broszurki różne i pisma księży, ówczesnych księży, współczesnych Mickiewiczowi i Towiańskiemu, to oni na Towiańskim suchej nitki nie zostawiali. Jaka tam agresja była, prawda, nieprawdopodobna. No chociażby księża w Wielkim Księstwie Poznańskim występujący przeciwko Towiańszczyźnie, ile tam jest wrogości, agresji, czego nie znajdziemy u Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ludzi ducha, to ci ludzie nie są agresywni. Agresywne są ludziki, którym się wydaje, że reprezentują ducha. Oni są agresywni, bo wiedzą, że gdyby nie ich niekiedy bezczelna pewność siebie i agresja, to nikt by ich nawet nie zauważył. Powtarzają po innych, niczego oryginalnego nie wnoszą, żadnej oryginalnej myśli. Proszę Państwa, polski romantyzm jest nieprawdopodobnie bogaty, jeśli chodzi o myśl religijną. Właściwie to on się tym odróżnia od romantyzmu zachodnioeuropejskiego. Zachodnioeuropejski romantyzm wręcz popada w satanizm momentami. Tak, proszę Państwa. Shelley, prawda, i inni angielscy romantycy, to oni się ocierają wręcz o satanizm. Tak. Polski romantyzm jest na wskroś religijny i tylko na niewielkich odcinkach zgodny, jeśli chodzi o naukę religijną z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Romantycy rozwinęli swoją własną wizję chrześcijaństwa, religii. Oni się uczyli języków. Proszę Państwa, Krasiński znał Grekę, znał łacinę. August Cieszkowski nauczył się hebrajskiego, też Grekę i łacinę znał. Proszę Państwa, nauczył się hebrajskiego, bo chciał czytać Pismo Święte w oryginale. I ci ludzie czytali Pismo Święte w oryginale. I bardzo niekiedy ciekawe uwagi wnosili do tłumaczeń Pisma Świętego. Podobnie zresztą jak ja to robię. Ja przyłapałem już wielokrotnie,
tłumaczy Pisma Świętego na tłumaczeniach niezgodnych z oryginałem, ponaciąganych. A tego jest bardzo dużo, mógłbym o tym opowiadać i opowiadać. To taka ciekawostka. August Cieszkowski w swoim dziele Ojcze Nasz zwraca uwagę na to, że Pan Jezus, rozmawiając z Piłatem, powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata, ale Pan Jezus powiedział: tym razem Królestwo moje nie jest z tego świata, z czego Cieszkowski wnioskował, że kiedyś Królestwo Boże będzie z tego świata. No i nasi romantycy uważali, że człowiek oświecony przez Ducha Bożego, prowadzony przez Ducha Bożego ma zbudować Królestwo Boże na ziemi. O tym moglibyśmy gadać tygodniami. Ta literatura jest olbrzymia, jest po prostu olbrzymia. Niektóre pisma Zygmunta Krasińskiego były pilnie poszukiwane po jego śmierci w celu ich zniszczenia. Tak bardzo pachniały herezją. Tak, o Trójcy w Bogu i o Trójcy w człowieku. Ale pismo to on przesłał kilku swoim bliskim przyjaciołom, między innymi pułkownikowi Sołtanowi do Wiednia, i tam rodzina nie mogła tego pisma wydobyć, a dorwał się do niego Józef Ignacy Kraszewski, który wbrew woli rodziny wydał parę rzeczy, bo rodzina sobie rościła prawo do ocenzurowania spuścizny po zmarłym Zygmuncie Krasińskim, czego Kraszewski nie uznawał. Proszę Państwa, ile rzeczy rodzina zniszczyła, my tego nie wiemy. Masa rzeczy zginęła w czasie II wojny światowej, w 1939 roku, już kiedy paliła się biblioteka ordynacji zamojskich, prawda, i kiedy inne biblioteki się paliły, to paliły się też i pisma. Wiele rzeczy odnajdowano dopiero u profesor Sudolski, chyba w 60. którymś roku, dopiero we Lwowie, w Ossolineum, odnalazł paczkę listów Zygmunta Krasińskiego do księcia Jerzego Lubomirskiego z Przeworska. To miało niby być zwrócone Polsce po wojnie, a nie zostało. I masa rzeczy tam pozostała we Lwowie po dziś dzień. Proszę Państwa, oni wszyscy jechali na tą tradycyjną polską pobożność. Znaczy na jej treść, bo bardzo często powoływali się na prostotę ducha ludu polskiego, który taką, a nie inną wersję religii chrześcijańskiej wyznawał, prezentował na zewnątrz i tak dalej. Cała masa przecież dawnych świąt agrarnych, jeszcze z czasów pogańskich, została przekształcona w święta głównie maryjne, Matka Boska Siewna, Polna i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy tutaj, które nie stanowią o istocie chrześcijaństwa jako takiego, i tym polski katolicy się bardzo różni od katolicyzmu włoskiego, hiszpańskiego i innych, bo jest tak bardzo dużo tych takich właściwych tutaj lokalnych, właściwie w Polsce, naleciałości, i to z czasem tak się wymieszało, że dla niektórych ludzi to stało się jedno i to samo, i nawet niektórzy sobie wyobrażają, że pewne rzeczy gdzieś tam w Piśmie Świętym znajdą i są zdziwieni, że ich nie znajdują. Tak, mało który Polak zna Pismo Święte, a kiedyś było o wiele, wiele gorzej, proszę Państwa, bo kiedy Świadkowie Jehowy po domach chodzili w czasach mojego dzieciństwa, to przeciętny Polak ich gonił. Po prostu ich gonił, bo nie miał najmniejszych szans podejmowania jakichkolwiek dyskusji na tematy religijne. Monik wiedział tyle, co ja o astrofizyce. I przeciętny Polak takie ma pojęcie w ogóle o religii. Czyli żadne. Prawie żadne. Ale jemu się wydaje, że ma wielkie. Bo se chodzi do kościoła, bo coś tam. A jak otworzymy Pismo Święte, to terra incognita, byśmy powiedzieli. Proszę Państwa, i polski romantyzm właśnie tu się w tym różnił od romantyzmu zachodnioeuropejskiego, że tamten religijnie wręcz ocierał się o satanizm,
A poza tym to tam cały czas trwały spory natury estetycznej. Bracia Szleglowie, no to ten preromantyzm jeszcze i inni spierali się o to, jak ma wyglądać nowoczesna poezja, jak ma wyglądać nowoczesna powieść, no to w sumie tak zwana romantyzma. Co to znaczy romantyczny według Szleglów, to znaczyło tyle, co nowoczesny. Tak. Tak pojmowali. Poezja romantyczna to jest poezja przyszłości, to jest poezja nowoczesna. To jest zerwanie ze sztywnymi kanonami poezji wcześniejszej. Bo wcześniej były podręczniki poetyki pisane. Czy to przez starożytnych jeszcze za czasach Arystotelesa, czy późniejsze, prawda, Boileau, jakieś tam inne historie. Tak, jak pisać wiersze, dokładnie, tu miara, metr i tak dalej, i tak dalej. Romantycy się zbuntowali przeciwko temu. Oni się zbuntowali, to byli bardzo młodzi ludzie, to byli, proszę Państwa, dwudziestolatkowie. No Mickiewicz był uważany za starego faceta, bo miał około trzydziestki, kiedy zaczęto go tam poznawać szerzej troszeczkę. To był uważany za starego chłopa. Zygmunt Krasiński miał 21 lat, kiedy napisał swój najwybitniejszy utwór Nieboską Komedię, proszę Państwa. 21 lat miał geniusz. Który 21-latek dzisiaj napisze coś takiego, stworzy coś takiego. A ludzie kiedyś młodzi podbijali świat. Książę Kondeusz Wielki, mając lat 21 pod roku, w 1643 roku rozgromił armię hiszpańską jako naczelny wódz. 21 lat miał. Kiedyś wodzowie, admirałowie mieli po 20 parę lat i zwyciężali. Proszę Państwa, i ci młodzi ludzie, jak już mówiłem, znakomita większość z nich była nastawiona bardzo agresywnie wręcz względem Kościoła. Jakie powody mieli? Po pierwsze, stanowisko władz kościelnych i stanowisko Watykanu wobec sprawy polskiej. To tam książę Gagarin w Rzymie miał duże układy, duże chody i on jeszcze Grzegorza XVI przekonywał, proszę Państwa, co do sprawy polskiej. To jest bunt. To jest bunt. Przysięgali na wierność carowi jako królowi polskiemu, zbuntowali się, zdetronizowali cara. Mało tego, proszę Państwa, Państwo nie wiecie, co tam się działo w Warszawie. Państwo nie wiecie, co się działo w Warszawie. Proszę Państwa, kiedy wybuchło tylko powstanie listopadowe, zaraz na czoło wysunęli się radykałowie. Tak, radykałowie, społeczni radykałowie wzywali do obalenia ustroju, do zniesienia poddaństwa pańszczyzny, co w tamtym czasie to było nie do pomyślenia, to był szok, do parcelacji majątków szlacheckich, do rozdania ziemi chłopom i tak dalej, i tak dalej. Tak, dwudziestolatkowie, ile lat mieli podchorążowie? No tak, to byli ludzie w tym wieku. Zamordowali kilku generałów, którzy nie chcieli się przyłączyć do tej ruchawki wywołanej przez zachodnioeuropejskie kręgi związane z wolnomularstwem. Polecam znakomite wystąpienie w trzech częściach Grzegorza Brauna na temat powstania listopadowego. Zamordowali trzeźwych zawodowców, którzy powiedzieli, ludzie, co wy wyprawiacie, przecież to we krwi Rosja utopi. To ich zamordowano. Jeden to nawet pchnięcie bagnetem w plecy dostał, jeden z generałów. Tak, tacy odważni byli. W plecy. Żgać. Proszę Państwa, ja mówiłem o Grabowskim w poprzednim odcinku. To był minister. Tak, proszę Państwa, minister wyznań religijnych, oświecenia publicznego, który też się wtrącał do oświaty i tak dalej. To była reakcja na to, co wcześniej robił Stanisław Kostka-Potocki, szef polskiej masonerii. Napisał taką książeczkę Podróż do Ciemnogrodu, w której wyszydził tradycyjną religijność.
taką rzymskokatolicką. No to księża zareagowali oburzeniem, poszły listy do cara samego, prawda. Tak, no ale Potocki jako minister wyznań religijnych oświecenia publicznego nawet próbował wpływać na to, co księża mówią penitentom w konfesjonałach, żeby broń Boże niczego złego o masonerii nie mówili. Proszę Państwa, kto przywrócił w Królestwie Polskim cenzurę, której nie było oficjalnie po Kongresie Wiedeńskim w Królestwie Polskim? Stanisław Staszic, proszę Państwa. Stanisław Staszic przywrócił cenzurę. Za cenzurą był Staszic, za cenzurą był Kostka Potocki. Dlaczego? Ano po to, żeby cenzurować wydawnictwa, które mogłyby źle o wolnomularstwie pisać chociażby. I natychmiast po wybuchu powstania powstała masa tytułów prasy wściekle antykościelnej, wściekle antykatolickiej. Ja to wszystko czytałem, pisząc moją książkę. Włos się jeży na głowie. Jak oni tam się cieszyli, że piorun tam w jakiś klasztor uderzył jezuitów. O, bractwo Escobara i tak dalej. Jak się radowali młodzi spiskowcy, że piorun uderzył w klasztor jezuitów. I tak dalej, i tak dalej. I ten Grabowski, proszę Państwa, jako minister właśnie wprowadził ten system inwigilacji powszechnej i że studenci musieli przynosić zaświadczenia o odbytej spowiedzi, żeby móc przystąpić do egzaminów. Wiecie Państwo, jakie to wywołało reakcję u młodzieży? No młodzież jest przekorna. Jeżeli coś, do czegoś jest zmuszana, to robi dokładnie odwrotnie. Jeżeli zmuszano ją do chodzenia do kościoła, proszę Państwa, tak. Tak. Na szkole, wtedy, w tamtych czasach, w szkole, można było nawet dostać karę cielesną za niechodzenie do kościoła. No to wyobraźmy sobie, jak młodzi ludzie nienawidzili kościoła w tamtym czasie i księży. To sobie trzeba wyobrazić po prostu. I to się przerzucało na wiarę w Boga w ogóle, jako taką. Dzisiaj jest podobnie. Ktoś widzi, że jakiś tam ksiądz się zachowuje nie tak jak trzeba i traci wiarę w Boga. No to człowieku, ty wierzysz w Boga, czy wierzysz w księdza? Ty chodzisz do kościoła dla Boga, czy chodzisz dla księdza? Można by się zapytać, prawda? No, ale tu pewne rzeczy się powtarzają. Tamta młodzież tamtego czasu przestawała chodzić do kościoła, przestawała wierzyć w Boga. Dlaczego? Dlatego, że akurat tak się stało, że pojawiła się nowa myśl w Europie, nowa myśl filozoficzna. Mamy Kanta, mamy Hegla. A co Kant powiedział? Kant powiedział, że człowiek wykształcony, przyłapany na modlitwie powinien się wstydzić. Czego powinien się wstydzić? Ano tego, że dokonał aktu autoalienacji. No, czyli gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu, tak można by to po chłopsku streścić. Czyli, że człowiek modlący się robi coś, co nie ma najmniejszego sensu, bo jeszcze według starej filozofii oświeceniowej Bóg świat stworzył, nadał temu światu prawa, których już sam później zmienić nie może i zostawił go. I ten świat się rządzi tymi wewnętrznymi prawami nadanymi wcześniej przez Twórcę. Bóg już się nie wtrąca, czyli nie ma czegoś takiego jak opatrzność. Bóg się nie wtrąca w nic, co się dzieje na ziemi. A skoro się nie wtrąca, no to przecież nie ma sensu klękać i prosić go: Panie Boże, spraw to, to, to. No nie sprawi, no bo co? No bo nie może. Bo nie może się wtrącać, prawda? Nie ma opatrzności. Jeżeli nie ma opatrzności, to znika potrzeba zwracania się do Boga z czymkolwiek. Co najwyżej można mu podziękować za to, że świat stworzył i to wszystko. Ale prosić go o to, żeby w tym świecie cokolwiek zmienił, czegokolwiek dokonał, jest nonsensem w tym świetle. I teraz ludzie, Polacy, wykształceni na uczeniach zachodnioeuropejskich, nałykali się Kanta, nałykali się Hegla i później taki Zygmunt Krasiński musiał walczyć wręcz z Augustem Cieszkowskim o to, żeby go przekonać do istnienia Boga, który jest osobą,
a nie jakimś tam duchem absolutnym, bezosobowym. Że istnieje coś takiego jak osobista nieśmiertelność. Że człowiek po śmierci ciała zachowuje całą swoją osobowość, całą swoją świadomość, a nie rozpływa się w jakimś ogólnym absolucie, nie pogrąża się w jakiejś bliżej nieokreślonej nirwanie. Tak, Zygmunt Krasiński musiał przekonywać Augusta Cieszkowskiego do takich rzeczy, bo Cieszkowski studiował w Niemczech i tam się bardzo mocno przejął Kantem i Hegelem. To samo było z Karolem Libeltem, ulubionym studentem Hegla. Tak, Polacy walczyli z filozofami niemieckimi i z filozofami francuskimi. O co? O uznanie, o przyznanie, że Bóg jest bytem osobowym. Cieszkowski później rozwinął piękną teorię osoby. Ja o niej wielokrotnie mówiłem. Może powinienem jeszcze raz powiedzieć od początku, po kolei, jak to było. Zrobię to. Otóż człowiek jest osobą dlatego, że źródłem wszelkiej osobowości jest Bóg. I on jest o tyle osobą, o ile tą osobowość czerpie z Boga. Człowiek fizycznie jest osobnikiem z gatunku Homo sapiens. Jeżeli sapiens, tak. Jeżeli myśli. Natomiast człowiek nie jest z urodzenia osobą, według naszych romantyków. Bóg tę osobowość, jakby cząstkę siebie, włożył w człowieka, wczepił w człowieka jako ziarnko gorczycy. Jak pisze nam tutaj ewangelista, to ziarnko gorczycy, ono wykiełkuje i potem się rozrasta w całkiem duży krzew, w którym i ptactwo niebieskie się gnieździ. Tak. Ale znowu, według naszych romantyków, Bóg wszczepia w nas tą osobowość jak ziarnko gorczycy, ale to nam zleca dalszą pracę nad tym ziarenkiem. Jak ogrodnikowi. Ty masz uprawiać, spulchniać glebę, podlewać, nawozić. Ty, człowieku, ja za ciebie tego nie zrobię. To jest podejście polskich romantyków. To nie to, że ja będę tylko rączki składał, a Pan Bóg za mnie wszystko zrobi. Nie. Człowiek, według naszych romantyków, jest samemu sobie przez Boga zadanym. Tak jak Bóg, stwarzając ogród Eden, osadził w nim ludzi i po to, żeby go, ten ogród uprawiali, żeby go strzegli. Tak, z tym zadaniem. To z tym zadaniem Bóg uczynił człowieka osobą. To znaczy wszczepił w niego zalążek osobowości, ale to człowiek musi poprzez swoje życie, poprzez swoje decyzje, poprzez swoje czyny dojrzeć do pełni osobowości. On ma w sobie tworzyć osobę cały czas. Tego nie zrobi bez współpracy z Bogiem, jako źródłem osobowości. I dlatego też według Cieszkowskiego, według Krasińskiego, człowiek niewierzący w Boga osobą być nie może. Jest osobnikiem. Bez Boga, twierdzi Cieszkowski, człowiek jest jak ryba wyrzucona z wody, z trudem łapie powietrze i w ogóle nie jest w swoim środowisku. Środowisko człowieka to jest środowisko Boga. Proszę Państwa, to jest polski romantyzm. Jakbyśmy sobie głębiej to rozwinęli, rozwiniemy to. 1827 rok, Henewroński pisze swój list do papieży w sprawie pilnej potrzeby spełnienia religii. Co to jest spełnienie religii według Henewrońskiego? Proszę Państwa, według Wrońskiego Bóg jako najwyższy rozum tworząc człowieka na swój obraz i podobieństwo, obdarzył go rozumem. I człowiek przy pomocy tego rozumu, który mu został od Boga dany, może poznawać rzeczy boskie. Ale to jest inny rozum niż ten, którym rozpoznajemy drzewa, domy i tak dalej. Bo Wroński to dzieli. Rozum
chrematyczny, czyli ten, którym poznajemy rzeczy materialne, i rozum achrematyczny. Trentowski to nazywał tą władzę mysłem. Zmysły, umysł i mysł według Trentowskiego. I to właśnie ten rozum achrematyczny Wrońskiego albo mysł Trentowskiego to są te organy poznania, dzięki którym człowiek poznaje świat boski, świat ducha. Ale człowiek musi najpierw odkryć samego siebie. Od tego Wroński zaczyna. Wroński to jest ten człowiek, który wprowadził pojęcie mesjanizmu. To nie Mickiewicz wymyślił. Wroński był wściekły na Mickiewicza, że mu ukradł ten termin i zaczął nim oznaczać coś zupełnie innego. Mesjanizm według Wrońskiego to jest jego filozofia absolutna, która z której założeń można wyprowadzić całą rzeczywistość i sprowadzić ją do Boga. Nauka nie przeczy religii według Wrońskiego, nie może jej przeczyć, bo Bóg jest najwyższym rozumem. Bóg tym rozumem obdarował swój najwyższy twór, czyli człowieka, i umożliwił mu poznawanie za pomocą tego danego przez siebie rozumu. I człowiek dojdzie do praw najwyższych, ale musi najpierw sobie uświadomić, kim jest. A kim jest Psalm 8? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. W większości tłumaczeń jest od aniołów. Ale tam jest słowo Elohim użyte, które oznacza istotę nadprzyrodzoną, w tym Boga, ale nie anioła, bo proszę Państwa, Malak to jest anioł. A anioł to też nie jest znowu nie wiadomo kto. Malak Elohim. Zawsze występuje to Elohim. To jest anioł Boży. Anioł to jest posłaniec. Posłaniec. Bóg posyła swojego anioła, prawda? Posyła go. I zauważamy, jest taki moment. Czytajmy uważnie Pismo Święte. Uważnie czytajmy Apokalipsę, inne pisma czytajmy. I kiedy ten święty klęka, upada na twarz przed aniołem, to anioł go podnosi, mówi: ty nie rób tego, ja jestem tylko współsługą. Bogu oddaj pokłon. To daje do myślenia, prawda? Tak. Proszę Państwa, człowiek musi zdać sobie sprawę z tego, że jest niewiele mniejszym od Boga. Jako dziecko Boże. Pan Jezus to podkreślał. Nie jesteście sługami, nie jesteście niewolnikami, jesteście dziećmi Bożymi, jesteście synami Bożymi. Po raz to podkreślał. Sługa nie wie, co czyni Pan, ale wy wiecie. Duch Święty wam to powie. Ale człowiek musi to odkryć. Musi odkryć swoje powołanie. A jakie jest powołanie człowieka? Bóg jest duchem. Nie ma ręki ani nogi. Człowiek ma ciało materialne. Po co? Bo zostało mu to dane. A po to według naszych romantyków, żeby odebrał ten świat złodziejowi, który go Bogu ukradł. On jest złodziejem. Ten zły duch, szatan, jest złodziejem. Jest zabójcą, jest złodziejem. Tak go Pismo Święte nazywa. On zawłaszczył ten świat. A ludzie Boży, ludzie ducha mają ten świat odebrać i z powrotem oddać Bogu. Dlatego, że mają ręce, nogi, mają inne organy, za pomocą których mogą dokonać tego dzieła. I przeciwnik nasz robi wszystko, żeby ludzi od tego myślenia odciągnąć. Żeby ich myślenie skierować ku innym rzeczom, ku rozrywkom takim czy innym. Żeby tylko nie wpadli na to, że oni tutaj zostali przez Boga umieszczeni na ziemi po to, żeby dla Pana Boga konkretną pracę wykonać. Ale o tym, proszę Państwa, to już sobie powiemy w następnym odcinku. Dziękuję.